przepraszam za tą techniczną obsługę, ale strasznie mi umulił komputer i musiałem go zresetować i ustawić. Chyba 6 albo 7 slajdów dosłownie, które taką mam nadzieję, dadzą takie spojrzenie na to, trochę z lotu ptaka, trochę ideologiczne, trochę przekonujące, trochę praktyczne jeszcze też będzie, ale takie, które potrzebne jest, jeśli dalej mamy o tym rozmawiać, to daj Boże, amen, że się jeszcze spotkamy, prawda, i będziemy dalej pracować. Jak mówię, ja chyba mogę dwa razy jeszcze wam poświęcić taki czas, taki pełnowymiarowy, bo więcej mogę niepełnowymiarowy, tak? Poświęcić to zdecydowanie więcej mogę. Natomiast, żebyśmy uwspólnili język, możemy się nie zgadzać z niektórymi rzeczami, które ja tu pokażę, tak? I będziemy sobie dyskutować o tym, ale to wtedy będziemy wiedzieć, że w tych zakresach mamy rozbieżność, protokół rozbieżności w cudzysłowie sobie w głowie zrobimy, ale że niektóre rzeczy będziemy się zgadzać i będziemy tak samo rozumieli, bo powolutku to trzeba iść w jednym kierunku, żeby zacząć jednym językiem mówić. No motto jest takie, jakie jest i to dzisiaj już sobie zapisaliśmy, także z tym mamy problem po prostu. Z tym no, wiesz, no... Ja tak rozumiałam. O, tak? Tak to rozumiesz? Najważniej wyprawić w życiu to wychodzenie ludziom naprzeciw. No wiesz, no może tak. No, wiesz, to różnie może być, nie? Bo z zasadą mistrzostwa ona ma bardzo jasne, tak? Wyższe struktury to jest zawsze tak, bo interpretacja, to jest katolickiej nauki społecznej Kościoła. Leon XIII to sformułował, że wyższe struktury mają obowiązek wobec niższych struktur nie wchodzić w żadne działania, które niższe struktury są same, obowiązek wsparcia, jeżeli czegoś brakuje. Czyli jeżeli jest organizacja na dany temat, to samorząd, władza państwowa nie powinna absolutnie tam ingerować, tylko powinna przyjść i spytać, co wam potrzeba, żebyście lepiej... No i po bardzo często jest tak, no jest jakaś organizacja, ale ona tam nic nie potrafi. To nie jest tak. W Niemczech to obowiązuje, naprawdę tak jest. Ja przejechałem przez całe Niemcy kiedyś w takiej wizycie studialnej, wiele lat temu, wszędzie to samo powtarzałem. I przedstawiciele samorządu, i przedstawiciele organizacji. Że nie ma możliwości, żeby zaingerować. Tam, gdzie zaingerowała władza, proces sądowy wygrywają w 99% przypadków organizacji. Bo władza powinna przyjść, spytać, dobrze, robicie to, można jest naszym zdaniem robicie to niedoskonale. Co wam potrzeba, żebyście robili to lepiej, sprawniej, zgodnie z regułami i tak dalej. I dostarczenie organizacyjnego wsparcia, intelektualnego, finansowego, każdego, prawda? Żeby ta organizacja, bo ideologia jest taka, urząd nie potrafi takich rzeczy robić. To obywatele zorganizowani lepiej to wiedzą. Jeżeli tak jest, to trzeba im wesprzeć, prawda? To jest takie logiczne. To wszystko jest logiczne do czasu, kiedy się o tym mówi, jak się wprowadza w życie, to albo ktoś, jak wychodziliśmy, to ktoś mówi, no bo się boją na przykład pracownicy urzędów, że stracą pracę. Jak my zajmiemy ich miejsce w sensie wykonywania pracy. No trochę jest ryzyka w takich placówkach typu MOPS. Ale to nie ma być urzędnikom dobrze, to ma być klientom dobrze, prawda? To tak jak nauczyciele walczą o swoje prawa bardzo często, zapominając, że oni tak naprawdę są na uczniów, a nie dla siebie sami. No i tak dalej. No, to są z jednej strony truizmy, z drugiej gniemy w tym po uczy, prawda? Zresztą jedna dygresja. Pracuję teraz bardzo dużo z organizacjami zajmującymi się osobami niepełnosprawnymi. Z dwiema wielkimi w naszym województwie i kilkoma małymi. Mam porównanie, jak one funkcjonują. I na przykład tam jest taki problem, jeśli chodzi o WTZ i środowiskowe domy, warsztaty terapii zajęciowej, bo skrót nie każdy musi znać, i środowiskowe domy samopomocy, że nie ten typ klienta trafia do tych placówek. Bo na przykład w Bytowie jest WTZ, co prawda, i środowiskowy dom samopomocy, ale kiedyś tam trafili ludzie nieodpowiedni i blokują system. I myślenie ludzi jest takie, a ja ich nie wypuszczę na rynek, bo nie znajdę następnych, w związku z tym będę musiała zwolnić pracowników, a ja chcę utrzymać swoje instytucje. No i to jest ludzkie, prawda? Tylko jest zablokowany system, bo z WTZ-ów 3 lata powinien WTZ, tak powinien osoba nawet maksymalnie, powinna iść na rynek pracy, bo do WTZ-ów powinni trafiać ludzie, którzy się nadają, żeby ich przygotowywać na rynek pracy. A jak nie ma gdzieś, są WTZ-y, a nie ma środowiskowych domów, w środowiskowych domach, to są tacy, którzy na przetrwanie, tak? Dożywotnie, prawda? Upośledzenie umysłowe, o tych chodzi przede wszystkim. A tu są źle rozdzieleni tu ludzie, bo ich nie ma, to nawet dochodzi do tego, no słyszałem historię, dwaj faceci mieli duży budynek, poszli do lekarza, który wydaje opinię, i on dał opinię, że oni do WTZ-u. Więc założyli WTZ. I nigdy ci ludzie na rynek pracy nie trafią. Nigdy. Nie mają szans, nie? Z trenerami, bez trenerów, i oni nigdy nie wyjdą z tego WTZ-u, bo oni się w ogóle nie dzieje już brzydko, więc nie nadają. I tak się system blokuje, bo my sami mamy różne interesy. To jest zrozumiałe, tylko to trzeba odblokować. Okej. Czyli lecimy dalej.
To jest taki bardzo, bardzo systemowy schemacik, który pokazuje trzy sektory. Państwo, sektor biznesu i sektor organizacji pozarządowych. Pierwszy sektor, drugi sektor, trzeci sektor. Tak to wiemy. Państwo w demokracji się wycofuje z wielu funkcji, on się wycofuje. Tylko, że bardzo często nie to, że się wycofuje w sposób cywilizowany, tylko porzuca tą sferę. Zostawia ją niezagospodarowaną, prawda? Albo się wycofuje, to mój ulubiony przykład w mieście Gdańsku, kiedy z dziedziny Bogdana, kiedy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wycofał się z ostatniego schroniska, które prowadził na terenie Gdańska, a wszystko resztę prowadzą organizacje pozarządowe, dając, jak myślicie, jaką kwotę dał organizacji na prowadzenie tego domu procentowo, w porównaniu do tego, jaką sam procent. No nie wiem, 45%. Ale 55% mniej dali, to są setki tysięcy. Tak? To było setki tysięcy. Bo jak oni prowadzili, to tam byli psycholodzy, pracownicy socjalni, wystarczający, jak oddali to organizacji, zmniejszyli budżet, ale radykalnie. Bo nie istnieją standardy. Gdyby był standard, że to musi być tak i tak, to musieliby oddać tak samo. I to jest porzucanie tej strefy, a nie oddawanie w sposób cywilizowany. Oddawanie w sposób cywilizowany to byłoby może tak. Pierwszego roku 100%, drugiego roku 90%, trzeciego 80%, czwartego 75% i okej, musicie sobie te 25% dozbierać. To bym rozumiał logikę, prawda? Ale zachowanie standardów, przyzwoitości, no kompletnie. I taki dyrektor, który już nie jest dyrektorem, się potem chwalił, zaoszczędziłem. To są setki tysięcy, które zaoszczędził. No więc państwo ucieka z różnych funkcji. Biznes chodzi tylko częściowo, bo czym się kieruje biznes? Zyskiem, prawda? A nie wszędzie w tej sferze, którą my się zajmujemy, jest zysk dobrowie. W niektórych jest. I tego my naprawdę nie umiemy zrobić. Jako sektor, prawda? Niektórzy umieją. I ekonomia społeczna, tak jak nazwana tak, czy w ogóle tak zwane ekonomizowanie działań sektora jest niezwykle ważne, prawda? Żeby tam, gdzie umiemy sprzedać swoje usługi, sobie nawzajem za przyzwoitą kwotę niezabijającą i na zewnątrz, to żeby to sprzedawać. Tego prawie nie robimy. Tak? Tak jak właśnie te lokale, których nam nie pozwalają wynajmować, bo umowy są, czy prowadzić działalności gospodarczej tam. Dlaczego, prawda? Powinniśmy jak najwięcej zarabiać, bo to wraca do tej sfery. Tylko nie umiemy. Choć mamy czasami fantastyczne produkty do sprzedania. Od know-how do produktów typu artystycznego, czy publikacji i tak dalej. Ale sprzedajemy. Czasami nie możemy, bo z projektów to działa, to jest rozumiem. Kończy się projekt, można coś z tym zrobić. Czyli tak, w tą sferę wchodzi trzeci sektor, w to rozwarcie. I bym powiedział tak, to są dzieła, o tutaj to jądro, takie dzieła rzeczywiście społeczne, te, których nie da się w inny sposób, bardziej ekonomiczny realizować. Natomiast ta otoczka to właśnie moglibyśmy nazwać to ekonomią społeczną. Prawda? Czyli te wszystkie elementy, które możemy przetworzyć na produkty, na towary, które będą nadal misyjne. My nie stracimy swojej misji, tak? Bo nie będziemy na tych produktach, nie wiem, kogoś, zresztą nie kupię, jak mam za drogie, ale że będzie część pieniędzy z nich wracała i tak, we współpracy z państwem czy z samorządem, bo samorządy to jest cząstka zdecentralizowanego państwa, tak? Żeby nie było samorządy i państwo, to jest państwo. Zdecentralizowane państwo jest w samorządach i ten budżet pochodzi z budżetu zawsze, prawda, i tak dalej. Czyli samorządy oddają, zlecają zadania rozmaite, w myśl zasady pomocniczości, gdzie tylko jest partner, którym można oddać, powinny oddawać. Tak jest w Konstytucji Polskiej zapisane, że tak być powinno i te zasady są przeniesione do aktów niższego rzędu, do ustaw. Na przykład ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie stale powtarza we wszystkich swoich zapisach i to ma odzwierciedlenie w modelu, o którym wspominaliśmy, na każdym poziomie, że zasada pomocniczości powinna być realizowana, czyli powinno to być zgodnie z zasadą pomocniczości i na zewnątrz, i wewnątrz sektora. No to teraz trzeba wytłumaczyć, co to znaczy, ale oddaję to, przy czym, jeszcze jeden na koniec pokażę taki schemacik z innej prezentacji, powinna w sposób cywilizowany, czyli patrząc na jakim poziomie jest dana usługa i dana organizacja, to oddawać. Biznes z kolei może kooperować, bo czasami ta sfera ekonomii społecznej jest uznawana przez biznes za konkurencyjną, bo na przykład spółdzielnie socjalne, które można tworzyć i które są całe w prawie opisane, bo przedsiębiorstwo społeczne jeszcze nie jest opisane w prawie, dopiero ustawa jest stworzona w tej chwili, lada dzień zostanie zakończona. A spółdzielnia socjalna bardzo niedoskonałe, przepraszam, od razu twórców siebie, tak, bardzo niedoskonałe, ale jedyne, które od początku do końca jest opisane, dlatego na przykład OWES-y mogą tylko dawać pieniądze spółdzielniom socjalnym. Mogą wspierać w inny sposób inne testy, tak zwane, przedsiębiorstwa ekonomii społecznej, ale kasę tylko wam można dawać, nie? Czyli spółdzielnie, chociaż one są bardzo niedoskonałe i nie rozwiązują problemu.
to biznes traktuje czasami to jako w małych miejscowościach, szczególnie jako konkurencję. No i w małych miejscowościach może być to problem. Jest jakaś firma cateringowa, powstaje spółdzielnia socjalna cateringowa i dostaje dotacje, bo biznes nie dostaje dotacji. A spółdzielnia ma prawo do dotacji, tak jak wszystkie organizacje pozarządowe. Nie? Może wzmacniać swoje działania społeczne tym, no i niektóre koszty tam ukryje. Ale generalnie to nie jest problem. Można kooperować z nimi, na przykład drukarnie. Kooperują z małymi spółdzielniami, dając im to, co im się nie opłaca na wielką skalę robić. Nie? Opładanie, jakieś tam kartony, wniecenie, robienie. Te, które jeszcze nie mają tego automatyzowane. Czyli jest to sfera ogromna do zagospodarowania, którą i to się będzie powiększać w myśl ideologii, a ta sfera, na której biznes będzie mógł robić pieniądze, pewnie też się będzie powiększać, bo na przykład usługi opiekuńcze robią instytucje biznesowe też. Chociaż rozwalono w Polsce usługi opiekuńcze, oddając na rynek cenę, główną, tak, cena i głównym wyznacznikiem, bo wiecie, że są teraz tak zwane klauzule społeczne, które zawsze były, ale teraz się o nich bardzo głośno mówi, że one mogą spowodować, że to właśnie te przedsiębiorstwa z tego kręgu, czyli przedsiębiorstwa społeczne, tworzone przez organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne, będą mogły łatwiej otrzymywać zlecenia, bo klauzule społeczne będą mówiły tak, pod warunkiem, że zatrudniasz na przykład tak jak był ten bezdomny. To ty wtedy masz pierwszeństwo przed tym, który zatrudnia ludzi, którzy nie mają problemów na rynku pracy i tak dalej. Tak klauzula społeczna może być sformułowana. Dobrze. Czyli to jest taki. A po co ten trójkąt? No po to, bo mówimy o partnerstwie trójsektorowym, prawda? Gdzie jest pole współpracy między tymi trzema podmiotami? Ci co robią? Stanowią prawo, korzystają z budżetu, mają środki przymusu, również inne takie rzeczy. Ci mają pieniądze własne, niepomalowane. Jak zechcą, to wydadzą je na co zechcą, zgodnie z prawem tego, prawda? Czyli biznes jest nam bardzo potrzebny, będziemy mieli bardzo innowacyjny pomysł. Sektor publiczny w ogóle go nie zrozumie jeszcze, bo nie ma na to przepisów, nie wie jak się do tego podejść, bo to jest coś, czego do tej pory nie było, a sektor publiczny działa na zasadzie regulacji prawa. Wszystko musi być uregulowane i zlecenie ogólne musi być, prawda? No taki jest charakter tego sektora. Więc mając w środku w partnerstwie biznes, możemy innowacyjne rzeczy robić, pokazując państwu czy tam samorządom, że to są fajne rzeczy, że one się sprawdzają. I wtedy zrealizowawszy kilka elementów, można być, może oczywiście to jest dobre, prawda? Bo sektor publiczny nie może tego sfinansować, bo nie ma na to paragrafów. Okej, okay. I teraz taka maleńka zabawa, pokazująca, że w zasadzie różne formy, tak jak tu są zapisane ABCD, zachowań, realizacji zadań w przestrzeni publicznej, w społecznej sferze, bo tu mówimy o społecznej sferze, różne konsekwencje budzą. Jeżeli mamy tą pierwszą, drapieżna konkurencja, czyli no, walka jest elementem tej formuły współpracy, nazwijmy to tylko negatywnej, to następuje redukowanie korzyści. Tak? No bo jeżeli ja walczę z tobą, to cię niszczę, to cię spycham z rynku. Nie chcę, żebyś ty był dobry, tylko chcę, żebym ja był dobry. I teraz no, nie mam tutaj nic przedmiotowej, bo zazwyczaj to. Ile jest 2 razy 2 w tej formule? W tej formule. Ile może być? 3. 3? Strasznie dużo. Kiedy się zniszczymy, walczymy, prawda? To 3 to łatwo po prostu. 1-0, a może być z punktu widzenia społecznego, może być 0. I to nawet wiecie, kiedyś na takim spotkaniu matematyk się. Nie ma wygranych. Nie ma wygranych w ogóle. Zamiast win-win jest, jak jest przegrać? Nie pamiętam, jak jest przegrać. To może być sytuacja, w której 2 plus, i teraz wektory, pamiętacie z matematyki, jak są w przeciwnym kierunku, to ten jest minus 2, a ten jest 2. Tak? Czyli 2 plus minus 2 równa się 0. Po prostu taka sytuacja może nastąpić, że niszczymy się, niszczymy zasoby, zamiast współtworzyć coś, to po prostu redukujemy to do zera w najgorszym wypadku. Bardzo rzadko występuje w sferze społecznej. To tak się zdarza, prawda? Że ktoś cię nienawidzi, nogi sobie podstawiają, ludzie i tak dalej. Najczęstsza formuła to jest taka rozproszonego działania. Jak już forsę dostanę, to nic mnie nie obchodzi. Co robi sąsiad, co robi inny partner na tej samej ulicy? Robię swoje, rozliczam się ze wskaźników, z pieniędzy, szukam następnych, prawda? To jest taka prymitywna bardzo. No i znowu, dublowanie zadań następuje, bo ja robię na tej samej ulicy, co mój partner, a moglibyśmy to razem robić, tak? I znowu do bezdomnych wracają, to wiecie co bezdomni. Bezdomni mają fantastyczną informację. Oni się dowiadują na mieście takich rzeczy, że są tu o tej godzinie wydają, tam o tej godzinie wydają, tam o tej godzinie, no i wszędzie są. I chodzą z trzema siatkami. Tylko po co, prawda?
jakby nie tylko, że dostałem potrójnie, no można powiedzieć, co się czeka w biednych ludzi, niech sobie potrójnie, skoro ktoś daje, tylko że uniemożliwia to politykę wobec nich, jakąś edukację, żeby oni wychodzili z tej sytuacji. No, skoro ma to nie tam, tak? Morale za no, on poszedł jej jedną siatkę języka, dostaje trzy. Tak. Ma dwie do sprzedania, a pieniądze na supersnowy przeznaczenie. Na przelew, na tamto, na sram, na różne rzeczy, tak? Ale nie powoduje to chęci wychodzenia, bo skoro ma, tak? Na niskim poziomie, zgadzam się. No, ale ma, no, może się iść wykąpać, może się przespać. Małe wymagania. Małe wymagania, bo... Ale jakie jest ryzyko, bo to jest takie określenie, ryzyko wychodzenia z bezdomności, bo ja muszę podjąć pewien trud. Tak. I gdzie, u mnie mieszkał 2 lata pan Waldek, bezdomny 11 lat nauczyciel. I on opowiadał to wszystko. U mnie to znaczy nie w domu, tylko w pałacu naszym. Dostał 2 pokoje z kuchnią na dole, potem się ożenił przez internet, wyjechał do Niemiec, no i niestety umarł z dobrobytu. Ale już na 2000 zł. Proszę? Nie. I to, czyli ta rozproszona działalność znowu mówi, 2 plus 2 ile będzie? Skoro ja robię to samo i ty robisz to samo. To uwagi się pokrywamy to w zasadzie, tak? Z punktu widzenia dobra społecznego. A jeszcze czasami tak naprawdę ja psuję to twoją metodologię, a ty moją, bo mamy trochę inne podejście i ty... No właśnie, to... No co? Możemy być w miejscu, może być dwa, może być jeden, tak? Bo dwa normalnie, bo się pokrywamy, prawda? A jeżeli ja psuję jeszcze twoją metodologię, to mogę powiedzieć, jeszcze mi zepsułeś sposób myślenia, tak? Bo ja prowadzę ich do góry, a ty im dajesz. Prost, nie musisz się nic zmienić, proszę bardzo. Ja na przykład to schemusko, o którym mówiłem w Gdańsku, musiało być przez Towarzystwo Brata Alberta wyciągnięte od MOPS-u za każdą cenę, bo ono właśnie psuło im lepiej. Wiecie, znaczy nie wiecie, tak wie. Bezdomny jak się pije, to wylatuje na 2 tygodnie ze schroniska. 2 tygodnie nie mogą go przyjąć. To oni się upijali, przychodzili do schroniska, do tych gorszych i wtedy miasto bez żadnych reguł gry ich przyjmowało. Bo muszą im zapewnić. A w systemie, który już towarzystwo razem z partnerami z Pomorskiego Forum robiło, było tylko do góry można było iść. Jak wypadałeś, to spadałeś na dół i musiałeś się znowu wspijać do góry. Czyli jak zawaliłeś kontrakt, to do nocnego ognia. A nocnegownia trzeba o 7 rano wyjść, o 22 przyjść, czy 21 spanie. Jest bardzo już trudne warunki, niekomfortowe. Nie? No czyli to jest bardzo zła. Trzecia już taka cywilizowana, czyli dogadujemy się, tak? Ale ona polega na tym, każdy kompromis polega na samoograniczaniu się. Mógłbym więcej, ale nie zrobię więcej, bo ty też musisz się najeść, tak? Mógłbym cały teren wziąć, ale nie wezmę, no bo ty musisz kawałek terenu wziąć. Dogadujemy się, bardzo cywilizowany sposób. Ale znowu 2 plus 2 to nie jest tak, bo jest tak. Czyli to jest jakieś 3, tak? No. Bo każdy musi z czegoś spuścić, a mógłby więcej zrobić, prawda? I dopiero ta formuła, w której nie tylko ja mam samochód, ty masz benzynę, ja mam salę szkoleniową, ty masz szkoleniowca, ja mam pieniądze, a ty masz umiejętności, prawda? Tylko jak zaczynamy partnersko współpracować, tak jak tu zaczynamy rozmawiać, cieszyć się, kawałek sobie, czujemy, że mamy wspólnotę, zaczynamy sobie ufać. A ja mam taki projekt, którego nikomu nie pokazałem, prawda? A ja ci powiem, że jeszcze lepiej byśmy zrobili, prawda? Bez tej konsultacji, bez tego wzmacniania wzajemnego nie powstałaby lepsza wartość. A jak to wyciągniemy, to powstaje lepsza wartość niż to proste dodawanie, prawda? Bo nagle się okazuje, że tu może być 2 plus 2 i 5 i więcej, bo wyzwalamy takie, to synek właśnie efekt synergii powstaje, prawda? Bo wyzwalamy takie elementy, których pojedynkę byśmy nie zrobili, prawda? To już nie proste dodawanie, to jest wzbudzanie się pójście do przodu. Pewnie mieliście w życiu takie sytuacje, w której wchodzi ktoś fajny i nagle czujecie, że cuda możecie razem zrobić. Nie? Fajna energia, wiedza, umiejętności, po prostu, których brakowało. Nie? I coś, co jest moje fajne, ładne, jest jeszcze fajniejsze, bo nigdy bym o tym nie pomyślał. I to jest taki schemacik, który skomplikowany jest, zgadza się, ale taki, który pokazuje, że metoda projektowa i partnerstwo nie tylko jest modą jakąś Unii Europejskiej narzuconą i w projektach. Punkty się do tego dostaje, to jest koniecznością. Otóż ten system taki pionowy, odgórny, tak? Te formy różne, to są instytucje, które kiedyś zostały powołane, na przykład to są szkoły, to są ośrodki pomocy, to domy kultury, powołane, bo taką potrzebę zauważono w rzeczywistości, że trzeba ją spełniać, tak? Powołano je, finansowane są z góry za to, że istnieją. Tylko, że jak się świat zmienia, w tej chwili świat się zmienia, już mówi się, że jak rok ktoś jest poza rynkiem pracy, to już nie wróci na niego wprost. Musi być przygotowany, bo jest tak wielka zmiana technologiczna, informacyjna, mentalnościowa, ale co roku my już strasznie się przyzwyczailiśmy do tych zmian, niektórzy nie wytrzymują i jest coraz większa ilość samobójstw. Tak. To jest wskaźnik, samobójstw jest traktowany jako wskaźnik dezintegracji społecznej. Mhm.
Ludzie właśnie nie współpracują, nie biegają, nie spotykają się, bo biegają. Wszyscy biegają, jak to kiedyś w komunizmie, tak, biegają już taczki, pamiętacie ten dowód? Z tymi taczkami. Z tymi taczkami. Muszą dorośli i ukrywać czasu, nie ma żeby załadować. Wszyscy lecą, bo wszyscy z pustymi, bo tak się wszyscy śpieszą. Trochę tak jest. Może nie puste, ale nie wykorzystujemy do końca tego, co moglibyśmy. Właśnie ten kapitał społeczny nie może się rozwijać wtedy. Nie? I teraz tak, zmiany są ogromne, pojawiają się potrzeby, to są potrzeby. To są instytucje, które istniały, a to są potrzeby, które nagle jakby wymknęły się, tak? Szkoły zawodowe, pamiętacie, zlikwidowano może za szybko, bo one młotkowy kształciły, czy potrzebne, czy niepotrzebne. Czy niepotrzebne. Uniwersytety, czy inne szkoły produkują studentów, którzy nie mają pracy w ogóle, tak? Bo nikt nie konfrontuje tego. Czyli potrzeby wymknęły się spod tych instytucji. One już nie pasują. Instytucje nie zaspokajają albo w ogóle, albo w dużej części tych nowych potrzeb. A potrzeby są kreowane co roku. Nowy telefon, to już taki widoczny, prawda? Co roku są nowe wzory telefonów, nowe oprogramowania i tak dalej. Męczą nas, bo to jest marketingowo uzasadnione, że co roku chcemy kupić coś nowego, a szczególnie pod choinkę czy gdzieś tam, nie? Ale tak naprawdę ze sprawami społecznymi również. Kiedy do tego wiecznego kotła przyzwyczailiśmy. Czyli tak, jak rozwiązać ten problem? Kiedy ta instytucja jest do tego nieprzystosowana, troszeczkę umie. Bo nam na przykład to jest edukacyjny problem, a to jest szkoła. Tak? No ma tu nauczycieli wykształconych, ma takie wskaźniki, ma komputery nawet, tak? Ale nie umie z tym problemem sobie poradzić. No to musi znaleźć drugą instytucję, która trochę też na ten temat wie. A ten problem ogromny potrzebuje czterech różnych partnerów, którzy po części każdy umie rozwiązać ten problem. Bo problemy mają interdyscyplinarny charakter. I teraz budujemy ten system europejski, tak działa. Tu oddajemy składeczkę do Unii Europejskiej, ona mnoży teraz 4 i pieniądze idą nie na instytucje, idą na zidentyfikowane problemy, na zidentyfikowane potrzeby. Dlatego, żeby dostać kasę z samorządy, musiał strategię tworzyć, bo musiał od nowa przepatrzyć swoje środowisko, co naprawdę teraz jest problemem, jaka potrzeba jest niezaspokojona. I tak samo każda instytucja, która ubiega się o europejskie pieniądze, musi powiedzieć, dlaczego to jest ważny problem, pokaż mi to. Udowodnij, że to jest ważny problem, ważna potrzeba, którą trzeba, czyli musisz diagnozę powiedzieć, skąd to wiesz, nie tam wydaje mi się, że jest, tylko że pokazać to, że zidentyfikowałem nierealizowaną przez żadną z tych instytucji potrzebę. Ją próbuję zrealizować, czyli piszę projekt, jak ją zrealizuję, jaki cel przede wszystkim chcę osiągnąć, jakimi metodami, w jakim okresie czasu, jakimi siłami i za jakie pieniądze. I to jest projekt. To jest metoda, czyli nowe zjawisko pojawia się, stara instytucja nie wie, co z nim zrobić, bo nigdy nie miała z nim do czynienia. W takim charakterze. Trzeba napisać projekt, bo to jest nowy problem. Piszę projekt i szukam partnerów, bo to się nie da w pojedynkę zrobić. Tak? Czyli ogromne zmiany błyskawiczne i technologiczne, mentalnościowe i każde, które się pojawiają, wymuszają na kreatywność ogromną, czyli budowanie jakby nowych rozwiązań co roku. Nie raz na 10 lat. Może są dziedziny, że raz na 10 lat wystarczy, prawda? Ale zobaczcie, nawet w etycznych, etyka nam się zmienia, w pewnym sensie, tak? Jeżeli to jest twarda religijna, która stoi na gruncie Ewangelii, na przykład najciężko ją, ale interpretacje już się zmieniają. I tu zawsze opowiadam kawał o tych dwóch młodych księżach, co rozmawiali ze sobą, mówią, te stare, mówi, a konkubina zostanie zmieniony, myśli, że nie, my tego nie doczekamy, ale nasze dzieci tak. Na tej zasadzie nawet podejście tak się zmienia, nie wiadomo, co Kościół katolicki akurat czy nie odejdzie od tego konkubinatu. Więc co dopiero sprawy społeczne, które są dużo mniejszej wagi. Czy to jest jakieś przekonujące, że pojawiające się nowe potrzeby, bo my jako organizacja w zasadzie szukamy ludu, prawda? No system ten jest szkoła, jest jakaś edukacja, mówimy, ale ona jest zła. My byśmy to trochę inaczej zrobili. To jest właśnie wysunięcie, tak? Bo widzimy, że te potrzeby nie są zaspokajane. Nasze dzieci się nie uczą dobrze, są niezadowolone, robimy w inny sposób. To jest to wysunięcie z tej instytucji potrzeby. I mówimy, a my mamy projekt na to tak. Potrzebujemy pieniędzy, żeby ten projekt zrealizować. Potrzebujemy partnerów, którzy nam w tym pomogą. I to jest normalna logika działania w nowoczesnym społeczeństwie. Pamiętam w tym 1993 roku instytucji, w której byłem takiej samej jak Regionalne Centrum, tylko że miała 60 lat doświadczenia, trochę większe. W 92 60 pracowników było zatrudnionych, a w 93 30 paru. Nie? Ja mówię do szefa, którego zresztą w Polsce kiedyś poznałem, tam znowu się spotkaliśmy. I mówię, słuchaj, to bezrobocie u was. On mówi, nie, projekty się skończyły. Ludzie, a projekty się skończyły. Bo właśnie metodą projektową wszystko jest realizowane. A co z ludźmi? Oni poszli do innych instytucji, które realizują te projekty. Oni wszyscy się przemieszczają. Prawda? I wtedy mi się w głowie zrobił taki klik.
Mówię, oczywiście, to przecież tak musi działać. To nie jest instytucja, personel stały na zawsze jak w Japonii, bo całe to wszystko oczywiście dziedzinie, prawda? Ale nie, i teraz jestem potrzebny tu i tu. Pamiętam, jak jeździliśmy na początku lat 90. do Danii z pracownikami pomocy społecznej. Taka Marianna, tamta dziewczyna Duńka, się jej dopytywali pracownicy, a gdzie ty, Marianna, zresztą pracujesz? Bo gdzie mi powiedział, mówi, a ja pracuję w tym projekcie, a potem ty, a potem, to gdzie ty pracujesz? Mówi tak, ja jestem zatrudniona przez powiat, taki nasz powiat, starostwo powiatowe, bo jestem pedagogiem socjalnym, tak oni się to nazywa, pedagogiem socjalnym o bardzo wysokich kwalifikacjach społecznych i powiat mnie zatrudnia do pewnego rodzaju zadań, ale powiat mnie oddelegowuje do projektu tego, który realizuje zadania, które moja instytucja, czytaj powiat, realizuje, tylko realizuje to w projekcie i oddelegowuje mnie do tego projektu. Tak? Czyli ja 2 godziny pracuję dziennie dla tego projektu, dla tej instytucji, 2 godziny dla tego projektu, dla tej instytucji, a 4 godziny dla powiatu, ale powiat płaci za to wszystko, bo to jest zadanie powiatu. Oddelegowanie jest możliwe, w polskich warunkach również, zdarza się absolutnie wyjątkowo. Zdarza się wtedy, kiedy pracownik samorządowy przechodząc do projektu jest opłacany przez organizację. To się zdarza oddelegowanie. I w Gdyni są takie oddelegowania, i w Sopocie były takie oddelegowania. I tak dalej. Czyli takie normalne, że oni za to płacą, bo to jest ich obowiązek, realizacja tych zadań, ale pracownik pracuje w różnych miejscach. Takie proste było, prawda? Okej. I taki w takim system właśnie tej współpracy partnerskiej w skali lokalnej, to już może bardziej skomplikowane, to przyznaję, to nie jest mój pomysł, tylko to jest profesora Lloyda, tego właśnie specjalisty europejskiego, który badał partnerstwa po 15 latach od uruchomienia ścieżek finansowych w Unii Europejskiej, to jeszcze zanim się doszli do Unii Europejskiej, badał wszystkie partnerstwa w Unii Europejskiej, to są wnioski 10 lat, 2 lata, te różne, zresztą które jeszcze są w tej prezentacji. Jak to działa, zobaczcie, społeczności lokalne. To jest rynek, na którym się toczą procesy ekonomiczne. Ten rynek się kieruje konkurencją i zyskiem, przede wszystkim, prawda? To napędza ten rynek. I nawet jeżeli jest koniunktura, to z tego rynku zawsze ktoś wypada. No bo nie wiem, serce wysiądzie w sensie fizycznym, musi iść na rentę, emeryturę, nie może tyle pracować, serce, bo się zakocha i nie może pracować, reumatyzuje, no wszystko, tak, różne rzeczy i społeczne i mogą się zdarzyć, że człowiek słabnie, nie daje rady w tym tempie, wypada. Jeżeli wypada tu, to przy następnym zakręceniu tego koła rynkowego zostanie wessany. Jak wypadnie tu też, jak wypadnie tu, to też. Chociaż zobaczcie, to jest stary schemat, bo tu jest 18, a w tej chwili już 12 miesięcy. Tak, tak, bo jeszcze wtedy, jak ja to robiłem, nie przerabiałem tego, co nie potrafię technicznie tego przerobić. Chociaż sam temu to tak samo wygląda. To 8 lat temu, nie, tego sama 8 lat temu nie było jeszcze. Był wyrysowany. Widziałem to już. Bo ty wyszczęśliwy, proszę mówić. Spotkanie. No, słuchajcie, i teraz przechodzi to tak te kolejne fazy, jak wypadną tutaj, to już sami do tego nie wrócą. Bo nie wrócą, bo żadna siła nie zasie ich tutaj, prawda? Czyli oni muszą, to jest w tej chwili około 2 milionów ludzi w Polsce, którzy są w tej strefie cienia, z którego sami już nie wrócą. I to nie są tylko lumpy, to są na przykład kobiety, które 15 lat wychowują dzieci. Mają niezłe wykształcenie, czasami nadzwyczajne umiejętności, ale kompletnie nie umieją się w nowym systemie, bo on się zmienia tak szybko, znaleźć. No, muszą przejść jakiś proces tego bypassu dokształcania, przygotowania, zarówno społecznego, jak i zawodowego. Jeżeli tutaj trafia alkoholik, to on musi przejść terapię do alkoholu, jeżeli chce naprawdę funkcjonować. Tak, aktywizację społeczną, bo on musi rano się nauczyć wstawać, tak? Współpracować z ludźmi, to są najtrudniejsze praca. I jak stąd by poszedł na rynek, to bardzo szybko może by wypadł. Więc jest tak, coś takiego jak rynek ekonomii społecznej, czyli trochę chroniony rynek. Taki rynek ekonomii społecznej, celem tego rynku nie jest zysk. Jest praca opłacana i kreowanie dochodu, ale nie zysk sam sobie. Celem tego rynku jest stworzenie godnych warunków pracy i życia. Mamy przynajmniej. On to jest. Tylko to on jest taki dziki, nie wspierany, wiesz, nie umiemy tego robić, prawda? I teraz jak tu przychodzą ci tacy przećwiczeni, wyuczeni, to tutaj ćwiczą to. Właśnie te codzienne umiejętności. I znowu to taka opowieść, mam nadzieję, że nie powtarzam. Rzeczywiście 11 lat temu byłem we Francji i to jest przypadek z takiego wyjazdu. Otóż przedsiębiorstwo społeczne budowlane, ale przedsiębiorstwo społeczne, które normalnie działa na rynku, ale ma ten status społeczeństwa, przedsiębiorstwa społecznego, że może dotacji korzystać nadzwyczajnego wsparcia i siedzimy sobie, rozmawiamy z panem, który opowiada, jak to funkcjonuje i wchodzi taki młody człowiek do tego. On mówi, czekajcie, przepraszam, muszę go obsłużyć, nie? Dam 5 minut z nim rozmawiam, wracam, to ja wam opowiem ten przypadek. To jest młody alkoholik.
który dziś wczoraj zapił. A godzina 12 jest już. Który wczoraj zapił. Nie mógł od rana pić, bo był pijany jeszcze. Wyspał się, nie pił, zjadł śniadanie, umył się, przyszedł i mówi, jest gotowy do pracy. I my teraz sprawdzamy, czy on nie jest pijany, czy z sercem wszystko zdrowe jest. Patrzymy, gdzie na budowie potrzebny jest jeszcze pracownik i on do 18 będzie pracował. Cały system, właśnie ten, jest przygotowany na takie trudne przypadki. Że on nie to spieprza i dziadu, masz krechę i koniec, tak? On jeszcze przez wiele godzin pracuje tego dnia, na siebie zarabia, na system zarabia i tak dalej, natomiast jest dostosowany, prawda? Ten ktoś go musi zawieźć oczywiście, czyli koszty tego przedsiębiorstwa jednak idą w górę i na te dodatkowe koszty mogą dostawać dotacje. One normalną pracę muszą na rynku wygrywać oferty tak samo jak inni, tyle że mają klauzulę społeczną. Czyli jeśli pracują dla Was ludzie o takich trudnych sytuacjach życiowych, to Wy macie większą szansę niż to rynkowe, które, bo tam się sobie i tak poradzą gdzie indziej, nie? Znajdą miejsce. Czyli ten rynek ekonomii społecznej czasami jest przejściowy, a czasami niektórzy słabsi tu zostają, no bo znowu wracając do osób niepełnosprawnych intelektualnie, one w niewielkiej mierze na tym rynku znajdą pracę, prawda? Teraz u mnie pracuje od miesiąca dwóch niepełnosprawnych intelektualnie ludzi, i są przez 3 miesiące z trenerem pracy, jeżeli będą sobie dawali radę ze sprzątaniem, to ja ich zatrudnię. Ale już widać, że jeden sobie bardzo dobrze daje radę, a drugi nie. Tak? I umówiliśmy się, bo to Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem sobie podesłało nam, ja chciałem, szukałem. No bo to jest właśnie ten rynek, tak? Rynek, trzeci sektor to jest w ogóle ten rynek. Ludzi dziwnych, innych, wszyscy jesteście dziwni, ja też. Prawda? Czyli trochę na granicy normy jesteś, albo nie zdiagnozowali. Nie zdiagnozowali. Więc właśnie, to tutaj, ale warunkiem tego jest, bo ja powiedziałem się powiem, Asia, ale warunkiem, że on sobie będzie radził, ja go wezmę. Trudno, on jest dziwny, będziemy z nim musieli umieć postępować, już szkolenie przeszliśmy, ale ja go wezmę, a ten drugi, jeśli sobie nie poradzi, nie doszlifuje, to go nie weźmie, mówię, oczywiście. Bo dla nich jest ważne, żeby to była prawdziwa praca, która daje wartość, a nie masz tutaj, klej sobie te domeczki, tak, a potem wyrzucimy, a potem znowu sobie klej. Nie, żeby to wytwarzać dobro, które oni potrafią robić. Jak się w ten sposób myśli, bo nawet bardzo ciężko upośledzenie, bo o tym bardzo rozmawiamy, są w stanie na przykład przepiękne kropeczki robić na pisanach, to ćwiczyliśmy. Oni robią takie jajko pół dnia, ale to jajko kosztuje 10 zł, powiedzmy. On o tyle zmniejsza koszt swojego. To on jest zachwycony tym, bo robi, ale robi tak precyzyjnie, że nikt by tego nie zrobił w ten sposób, prawda? I dzień cały, dzięki to jajko, jedno, 5 czy 10, i to jest wartość, nie? A jakby laleczkę kleił i wrzucali do śmieci, to nie było wartości, bo to jajko jest sprzedawane. Czyli z tego miejsca wracamy na rynek pracy i sobie radzimy, jeżeli się nauczyliśmy, albo zostajemy tutaj, no bo jesteśmy trochę słabsi, ale to trochę dziwnie, przepraszam, że sobie pozwalam, ale ja jestem w tej samej sytuacji, nie? Okej. Okay. No i teraz króciutko jeszcze 3 slajdy z opisami. Zasada partnerstwa, bo o partnerstwie mówimy, czyli nie rozpiekminiamy zasady pomocniczości, a zasady partnerstwa. Słabość tego jest taka, że nikt nie wie, co to jest zasada partnerstwa, że ona nie jest zdefiniowana raz na zawsze i zawsze tak samo, prawda? Czyli to się definiuje z pewnymi intencjami, definiuje się lokalnie. I to jest przykład parę lat temu, już teraz inaczej obowiązuje ta zasada. W Gdańsku stosowano w programie współpracy taką interpretację zasady pomocniczości, zasady partnerstwa. Tak opisywaliśmy. To jest dobrowolne, oznacza dobrowolną współpracę równorzędnych sobie podmiotów w rozwiązywaniu wspólnie zdefiniowanych problemów i osiąganiu razem wytyczonych celów. Tak? Parę elementów bardzo ważnych tu jest. Czyli my w Gdańsku rozumieliśmy, mamy do mnie tam 6 lat wstecz, tak zasadę partnerstwa. Ale na przykład to nadal jest bardzo ogólne. Już jest wskazanie, czyli bo zobaczcie, co z tego wynika, prawda? Wspólnie zdefiniowanych, równorzędnych, i razem wytyczonych celów. Razem wytyczonych celów. To jest partnerstwo. A jak sobie to zdefiniował? Ojej. No i. Przepraszam. A tak będzie tak szybciej, niż gdybym podgląd włączył. Strasznie duży materiał. O, tu już mam ten kawałek, który sobie wkleiłem specjalnie tak na tym. A jak zdefiniował to Elmo? Też parę lat temu. Już zupełnie inaczej. Zobaczcie, jak rozbudowane jest, tak? Żeby precyzyjniej powiedzieć o tym, co oni rozumieją zasady partnerstwa. Samorząd traktuje organizacje pozarządowe jako równoprawnych partnerów w definiowaniu problemów społecznych, określaniu sposobów ich rozwiązywania oraz realizacji zadań. To jest bardzo podobne. Ale drugie, samorząd oczekuje od organizacji aktywnego uczestniczenia w pracach grup zadaniowych organizowanych przez samorząd. Bo ma. Co prawda, samorząd i samorząd, to nie ma równowagi, prawda? Taki, ale jest powiedziane, czego od siebie i czego od nich oczekuje. Samorząd oczekuje, że tak to będzie traktował i oczekuje od organizacji.
bardziej precyzyjna jest. W modelu, o którym mówimy, zasady, te sześć zasad jest powtarzanych przy najdrobniejszych elementach. Co to znaczy zasada pomocniczości przy prowadzeniu centrum wsparcia? Jest opisane, co, jak należy rozumieć zasadę pomocniczości przy organizowaniu centrum wsparcia. Jak należy rozumieć zasadę partnerstwa przy organizowaniu się wewnątrz sektora i na zewnątrz sektora. Tak? Wszystko jest opisane. Strasznie dużo czasu nam to zabrało, a pierwsze, nie wiem, trzy spotkania polegały na tym, czy w ogóle pisać to, czy nie pisać, czy wystarczy raz. Nie wystarczy raz, bo nie wiemy, co to dalej znaczy. To są tak szerokie, enigmatyczne określenia. Ale bardzo dobrze jest opracowane. No, na wiesz, półtora roku grupa kilkunastu osób z badaniami, gdzie tam, kilkudziesięciu, a kilkunastu w kabinecie pracowało, nie? Także, że naprawdę jest ogromna tego. I tu propozycja, w wyniku tego wszystkiego, co teraz wiem, to pytam, co to jest partnerstwo. No właśnie, ja uważam, że partnerstwo to jest to, to jest moja definicja. Na podstawie tego, co poprzednio doświadczam, że partnerstwo jest dobrowolnym, lecz zorganizowanym współdziałaniem różnorodnych podmiotów. Różnorodne. Dla mnie jest bardzo ważne, żeby to były różnorodne. Niektórzy mówią, że lepiej jak partnerstwo jest zbudowane z homogenicznych podmiotów, podobnych do siebie, one się szybciej rozumieją i tak dalej. Ale gdybyśmy wrócili do tamtego schematu, że interdyscyplinarność pojawiających się problemów jest oczywista we współczesnym świecie, to nie mogą być też same. Jak o edukacji rozmawiają tylko nauczyciele, to jest paranoja. A nie tylko nauczyciele i rodzice. Bo jeszcze policjanci, urzędnicy, działacze, artyści, sami uczniowie, prawda? Im więcej różnorodnych podmiotów, ale oczywiście zainteresowanych daną sferą, rozmawia na ten temat, tym większa szansa jest, że coś z tego wyniknie. I mają różne narzędzia, różne typy narzędzi do oddziaływania, różne zasoby, prawda? Czyli dla mnie różnorodnych jest bardzo ważne. Powiem na rzecz określonej sprawy. Określonej, czyli właśnie tego wspólnego, tego. W danym środowisku lokalnym. Jednak, bo to są partnerstwa terytorialne. Czyli w jakimś miejscu, nie branżowe, przekrojowe po Polsce, na przykład w jakimś miejscu. Przy zachowaniu pełnej otwartości i przejrzystości działania oraz równoprawności wszystkich uczestników. I tu jest sześć elementów, które trzeba przedyskutować. Bo dla mnie to znaczy, ja to rozumiem, mam to. Ale żebyśmy wszyscy rozumieli, co to znaczy właśnie różnorodnych, co to znaczy na rzecz określonej sprawy, co to znaczy w danym środowisku lokalnym, przy zachowaniu, co to znaczy pełnej otwartości i przejrzystości i jeszcze równoprawności. Na pewno otwarte świecze, to my się napracujemy teraz, pięć razy się spotkamy, ustalimy pewne zasady, a ktoś przyjdzie i powie, ja też chcę do Was i wiecie, jak to wygląda, wszyscy po kolei się przedstawiają, a czas zabiera, no nie, więcej nam nie potrzeba, to jest jedno z ryzyk partnerstw, które początkują. No nie, nam już nie trzeba więcej nikogo, prawda? Już jest nam fajnie, zamykamy się, a co to powoduje? To taki miałem przykład, dwa lata temu chyba poszedłem do organizacji FETA w Gdyni, byłam zarażony ideą ekonomii społecznej i taki był pomysł, żeby zrobić taką spółdzielnię socjalną z niedosłyszącymi. I tam wchodząc mówię, że tutaj chciałbym nawiązać tutaj takie kontakty, partnerstwo, a pani która się, nie, my już nie potrzebujemy. No tak prawda. Nie, bo to jest opisane w literaturze jako ryzyko. Partnerstwo po jakimś czasie nie chce wszystko to dalej w tych prezentacjach jest. Ja nie chcę tego czasu teraz na początku tak dużo poświęcać na przeglądanie tego, bo może będzie taka potrzeba już bardziej precyzyjnie o tym mówić później, to może nie będzie, więc lepiej o tym pogadać inaczej. Że co to powoduje? Że raz stracimy taki autonomię, świetny pomysł być może, bo mówimy, a dwa, że jak on odbije się od ściany, to pójdzie drugie założenie. Konkurencję zrobić. Szkolić niedosłyszących w zakresie technologii informatycznych, czy mam duże doświadczenie. No, a oni tego nie mieli. No, i takie rozmowy wcześniejsze były, no ale no, okazało się. Ale to jest opisane w literaturze ryzyko. Kiedy się zaczynamy dobrze czuć, jest z nami dobrze, rozpoznajemy się, poziom lęku spada, tego, bo przestaje być niebezpieczny, ufamy sobie i nagle wchodzi ktoś nowy. Nie? A skąd? A co on do nas? A skąd on się dowiedział? Prawda? Nieważne. Przedstawiamy się, ale mamy pewne zasady. Wchodzisz tu, ale my już mamy pewne zasady. Musisz się do nich stosować. Tak? A on może wejdzie, stosuje się, powie, a wiecie, ale może tą zasadę byśmy trochę inaczej zinterpretowali. I będzie już pełnoprawny, czyli zaufamy mu, pokaże, że jest pracowity, że nie przyszedł rozbijać i tak dalej, że go nie wywalimy. No to jasne, to ma prawo powiedzieć, ta zasada mi się woda zmienił i dyskutujemy o tym, prawda? Czyli wieczna otwartość na zmiany, która chroni nas przed zastaniem, usztywnieniem i niedostrzeżeniem czegoś, bo tak to w pewnym momencie przestaniemy pewne rzeczy dostrzegać, prawda? Czyli wszystkie te elementy trzeba przedyskutować i wtedy będziemy wiedzieli, co to jest partnerstwo w naszym rozumieniu.
bo to nie jest raz na zawsze dane. Pewne zasady oczywiście muszą być stosowane, powinny być w jak największym stopniu stosowane, tak jak jest tu pozbierane, zapisane, ale my definiujemy, czym jest nasze partnerstwo. I budowanie misji jest takim niesamowicie ważnym, tylko nie buduje się tego na początku, po jakimś czasie. Jak już zaczynamy, ze sobą fajnie rozmawiać, a najpiękniejszy jest moment, kiedy ludzie z partnerstwa zaczynają lubić się spotykać. To wtedy spotykają się po to, bo się lubią spotykać, bo się czegoś zawsze dowiedzą, bo spotykają miłych ludzi, bo miło spędzają ten czas, bo jeden dzień się to i tamto się. To są drobiazgi, nie? Ale to jest bardzo ważny moment. I im szybciej nastąpi ten moment lubienia się, bo przecież instytucje są reprezentowane przez ludzi, a ludzi się albo akceptuje, albo nie, albo się lubi, albo nie i tak dalej. No taki jest ten nasz wybór. Także ja mógłbym dalej, ale myślę, że nie, że to wystarczy, bo chciałbym, bo raz, że jest już dosyć późno, a także chciałbym jeszcze na początek, żeby właśnie pokazałem Wam ten schemat różnych rodzajów partnerstw czy rozumienia partnerstwa, ale chciałbym trzy modele Wam pokazać, jak one są zarządzane i to będzie na dzisiaj koniec, bo przecież sobota, trzeba do rodziny. No, tak? Czyli tutaj macie te prezentacje straszne, są duże, bo 130 slajdów, będziecie sobie mogli przyglądać i na następny raz, jak się umówimy, to możemy wejść głębiej. Kolejne rozwiązania. I na pewno w pewnym momencie zacznie być ważne to, co jest poniżej. Na przykład, kiedy byście chcieli następne spotkanie? Czy chcecie w ogóle tego następnego spotkania? A będzie Dobrobia? To chcemy. Jurek Dobrobia zawsze zapewni. Natomiast Jurek ma bardzo położony czas. Ja już z nim mówiłem, rozmawiałem o następnym spotkaniu. I zdaje się, kiedy Jurek ty wyznaczyłeś? No i teraz mi się maju. Maj. Tak, maju. Już 6 maja? Tak, no bo to już po tym weekendzie, prawda? Po tym weekendzie, nie, już po weekendzie. 6 maja to poniedziałek. 6 maja proponowałeś? Tak, to już wiesz, nie było zakapane, już poszło. Aha, już poszło. Terminy zjadzenie. Słuchajcie, zgadzam się z Jurkiem jakoś, kiedy znajdzie wolny czas. Nie, to ja dzisiaj mam kalendarz ze sobą, jak dzisiaj ustalimy coś, to będzie obowiązywało. W drugiej połowie maja absolutnie jest to możliwe i nie ma problemu. I to wiecie, nie jest źle, bo teraz jest koniec kwietnia, tak za 3 tygodnie lepiej się spotykać częściej z pewnym odstępem, niż skumulować szybko, a potem nic. Nie? Bo dojrzewa to teraz. Przemyślimy, na co chrzani tutaj. Nie będzie to fajnie, że to może część z nas będzie właśnie w Radzie. Tak, no właśnie. Nie wiem, kto by doświadczenie jakieś uzyskamy. Niektórzy będą w więzieniu, niektórzy w szpitalu po spalonym pomieszczeniu. Niektórzy przez nieznanych sprawców pobici. Tak będzie. Niestety, ja nie mam żadnego. Chociaż nie raz mi się udało. Okej, wracamy. Uzurpator. Ja nie jestem uzurpatorem. Dobra.